Rok 1964. 22 grudnia. Zapada zmrok. Z centralnego domu towarowego wyjeżdża bankowóz. Chwilę później dochodzi do strzelaniny oraz zrabowania ogromnej ilości pieniędzy. Wyjeżdżającym bankowozem była zwykła osobowa Warszawa. W pojeździe oprócz kierowcy jest jeszcze kasjerka Jadwiga Michałowska oraz dwóch konwojentów Stanisław Piętka oraz Zdzisław Skoczek. Do przejechania mieli zaledwie pół kilometra. Na pieniądze czeka oddział Narodowego Banku Polskiego. Po dotarciu na miejsce konwojent Stanisław Piętka łapie 8-kilogramowy wór wypełniony pieniędzmi i kieruje się z nim do głównego wejścia banku. Nagle zza rogu wyłania się nieznajomy mężczyzna, który oddaje strzał w kierunku strażnika niosącego pieniądze. Z przeciwnej strony pojawia się kolejny bandyta, który strzela do zaskoczonego Zdzisława Skoczka. Skulony na podłodze kierowca pojazdu Władysław Bogdalski cały czas wyciągniętą ręką naciska klakson. Drugi bandyta oddaje w jego kierunku kilka strzałów, jednak dobrze ukrytemu kierowcy uda się przeżyć całe zdarzenie. Po strzelaninie rabusie uciekają ze swoim łupem. Zrabowane 1 milion i 355 tysięcy to na tamte czasy równowartość ponad 500 średnich miesięcznych pensji. Początkowo wydawało się, że pościg za złodziejami nie będzie trwać długo. Całe zdarzenie rozegrane zostało w centrum miasta na oczach wielu ciekawskich obserwatorów. Dodatkowo sporządzono portrety pamięciowe, które zdaniem świadków niemal idealnie odwzorowywały przestępców. Zajmująca się całą sprawą grupa dochodzeniowa P64 szybko połączyła sprawców napadu z trzema wcześniejszymi rabunkami. Jednak mimo licznych świadków i dokładnych portretów pamięciowych oficjalnie nigdy nie zatrzymano sprawców zbrodni. 33 lata po dokonanym napadzie, a więc 8 lat po przedawnieniu zbrodni, do redakcji jednej z gazet nadszedł list. Autor informował w nim, iż sprawcami napadu byli oficerowie milicji, którzy zostali złapani w 1965 roku, a następnie zlikwidowani. Ówczesne władze nie chciały dopuścić do publicznej kompromitacji i tak nielubianej już przez społeczeństwo milicji. Hipoteza ta jednak nigdy nie została oficjalnie potwierdzona. Jeżeli film się podobał, proponuję zapoznać się również z inną, głośną kryminalną sprawą z czasów PRL-u, która pojawiła się na kanale jakiś czas temu, a już za 2 tygodnie kolejny niediegetyczny kryminalny film, specjalnie na walentynki. Subskrybuj kanał, żeby nie przegapić tego wydarzenia.